A w Leszczyńskim Centrum Biznesu odbyło się spotkanie, na którym prezentowano strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej. Wśród gości konferencji byli samorządowcy z regionu leszczyńskiego. Leszno i 9 sąsiadujących z nim gmin, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt i powiat leszczyński wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej w ramach projektu Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej. Zadanie jest współfinansowane z funduszy EOG na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Działamy wspólnie, bo mamy wspólne problemy. Łatwiej je rozwiązać w grupie, tłumaczy Maria Marciniak, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta w Lesznie. W partnerstwie łatwiej także pozyskać pieniądze na wspólne zamierzenia. To, że mamy działać razem, to jest bardzo praktyczne, ale też jest od nas już wymagalne. Rząd centralny coraz bardziej chce, abyśmy właśnie tak myśleli. Myśleli o tym, że problem, na przykład taki jak zły stan dróg, to nie jest problem, który jest danego miasta, danej gminy. To jest problem, który wykracza. I razem musimy działać tak, by powstawały spójne systemy, aby wszyscy mieszkańcy danego regionu mogli z tego korzystać. Do realizacji w ramach OFAL wybrano 9 projektów z kilkudziesięciu proponowanych. Nawet jeśli są realizowane w konkretnej miejscowości, mają jednak wpływ na większy obszar. Mówimy o inwestycjach przede wszystkim drogowych, ponieważ to są problemy, które wspólnie dostrzegamy. Wśród projektów jest budowa systemu ścieżek rowerowych, które połączą istniejące trasy z nowymi, tak by można było przemieszczać się po terenie aglomeracji leszczyńskiej. Ma być to alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego. W gronie wybranych projektów są także rewitalizacja rynku w Lesznie czy inwestycje drogowe. Chociażby łącznik z S5, a więc to, co przed nami, aby nam wygodnie było się w tą drogę ekspresową z niej korzystać, aby było łatwiej z niej korzystać. Są również takie inwestycje, chociażby w Lesznie, które dotyczą ułatwienia dostępu do usług publicznych. Chcemy, aby był lepszy system komunikacji przy szpitalu na przykład. Do OFAL-u wpisano więc przebudowę ulic Jana Kiepury w Lesznie oraz innych ulic ważnych dla Leszna i regionu, jak Strzelecka i Jana Dekana. Na liście są również inwestycje na drogach powiatowych.